Cześć, dzień dobry. Z tej strony pani Flobo, czyli Marta Florkiewicz-Borkowska. Chciałabym Wam teraz krótko pokazać, szybko pokazać, do czego może być nam przydatny czytnik imersyjny na niemieckim. Jestem właśnie na etapie tworzenia lekcji dla klas młodszych z niemieckiego. I zależy mi, abyśmy tutaj bardziej pracowali z tekstem, czytali też tekst, tłumaczyli sobie tekst i zrobili różne aktywności związane z tym tekstem. A przede wszystkim, właśnie wykorzystanie czytnika imersyjnego bardzo fajnie mi się tutaj sprawdzi do, dla uczniów, żeby mogli sobie przetrenować prawidłową wymowę. W związku z tym, chciałabym wam pokazać z punktu widzenia ucznia, jak, jak to w ogóle będzie będzie wyglądało, dlatego słuchajcie, pobrałam sobie lekcję jako zadanie domowe, pobrałam sobie link, tutaj uruchamiam, jak widzicie pojawia mi się okienko, żeby wpisała swoje imię, join a lesson, czyli wpisuję swoje imię, dołączam do lekcji, moja lekcja yy, mi się ładuje, no i zobaczcie, mam tutaj temat, i mam krótko przedstawione, co będziemy, czego dotyczy nasza lekcja, co będziemy robić. I tutaj jest czytnik imersyjny, który, gdy nacisnę ten symbol, przeniesie mnie do przestrzeni, w której jak włączę sobie play, no to przeczytają mnie. jest Monika na dzisiejszej lekcji pracujemy z tekstem. Czytniki imersyjny czyta jednocześnie pokazując słowa, które czyta. Co my możemy tutaj zrobić? Więc za pomocą tej zębatki obok przycisku play możemy sobie zmienić głos na męski, możemy sobie zmienić też szybkość. Zobaczcie. Więc ja decyduję, co mogę zrobić. Kolejne funkcje pokażę wam przy następnym slajdzie. I tak słuchajcie ten czytnik imersyjny będzie obowiązywał przy każdym slajdzie, który wykonam w Nirpodzie. Kolejny mój slajd to jest instrukcja, co, co, co dalej się, się zadzieje na lekcji, yy, oraz, yy, oraz co jeszcze będzie później. Yy, w związku z tym, zobaczcie, że napisałam tutaj uczniom, że mają przeczytać tekst, który się pojawi na kolejnym slajdzie, mają też wypisać sobie nowe słówka, jeśli takie są. I mają spróbować przetłumaczyć tekst, ponieważ później pojawią się aktywności związane z tym tekstem. No i teraz słuchajcie tutaj, czytnik imersyjny. No to jest po prostu um, bardzo pomocny, ponieważ uczniowie mogą sobie, zobaczcie, czytać po prostu sami na głos, ale też mogą posłuchać, jak Native Speaker czyta. Czyli znowu naciskam ten symbol czytnika imersyjnego w prawym górnym rogu automatycznie zostanę przeniesiona do tej yy, przestrzeni roboczej i gdy włączę sobie play, automatycznie będzie czytał yy, native speaker. Ich bin Monika. Ich bin elf Jahre alt. Ich wohne in Berlin. Mogę sobie znowu tutaj tym głośniczkiem zmienić na faceta, mogę sobie przyspieszyć, mogę sobie zwolnić w zależności tutaj od preferencji uczniów. Co mogę jeszcze zrobić? Naciskając na A te literki, mogę słuchajcie, sobie zwiększyć czcionkę, mogę zmniejszyć czcionkę. Więc jest to świetnie dostosowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami. E, mogę zmienić sobie tutaj kolor, mogę sobie. Em, zobaczcie, też tutaj. Em, Przestrzenie troszeczkę zwiększyć, bądź też zmniejszyć, w zależności od moich potrzeb, czy, czy chcę właśnie mieć większe litery, czy chcę mieć większe odstępy, tutaj to, to wszystko mogę dopasować. W związku z tym jest to bardzo duża pomoc dla uczniów. Oprócz tego mam jeszcze opcje gramatyczne. Mogę sobie podzielić tekst na sylaby. To już się super przyda przy tych młodszych uczniach. Mogę też zaznaczyć, żeby mi, żeby mi tutaj wyszukał tylko i wyłącznie rzeczowników na przykład, tak? czy też czasowników. To więc to jest super. Ale słuchajcie, co jest jeszcze świetne. Było polecenie, że uczniowie mają sobie ten przeczytać tekst i spróbować przetłumaczyć. I teraz jak ja nacisnę na tą książkę, to ja mogę. Zmienić język, poszukać języka polskiego i uczniom, jeżeli mieli problem z jakimś słówkiem, to po prostu to zostanie automatycznie, jak ja tutaj kliknę, dokument przetłumaczone i również będzie Jestem czytane. Monika. Mam 11 lat. Mieszkam w Berlinie i będzie czytane normalnie w języku polskim. Jest to niesamowita pomoc dla naszych uczniów, nie tylko właśnie w tłumaczeniu, ale również w uczeniu się prawidłowej wymowy, w osłuchiwaniu się, dlatego dlatego właśnie chciałam wam to pokazać, bo, bo przygotowuję tą lekcję, żeby przetłumaczyć, musimy nacisnąć właśnie na dokument. Tak, i wtedy całość zostanie przetłumaczona. Wychodzimy z tego krzyżykiem, no i strzałką wstecz. I zobaczcie, że ten czytnik imersyjny również. Ja, ja później mam zrobioną lekcję y, uzupełnij luki. Oraz mam też pytanie otwarte do uczniów. I teraz to pytanie otwarte, ja już tutaj napisałam odpowiedź, ale to pytanie otwarte, zobaczcie, y, może być też przeczytane przez czytnik imersyjny. I to jest też fajne. Zobaczcie. Czego dowiedziałeś dowiedziałaś się z tekstu? Mhm. Więc też czy czytnik przeczyta nam polecenie i to się tyczy właśnie w tym. No nie mogę przejść dalej, muszę dać jakąś odpowiedź, więc uczniowie mają tutaj napisać po polsku, czego się dowiedzieli. Więc ja napiszę to Monika ma 11 lat, nacisnę submit i mogę przejść dalej. Później mam tutaj matching parts, czyli aby uczniowie sobie sprawdzili słownictwo. I też znowu mamy czytnik, i też czytnik może to polecenie przeczytać. I na koniec, słuchajcie, jeszcze stworzyłam quiz, bo też chcę wam pokazać, że czytnik imersyjny świetnie działa przy quizach. Naciskam. I zobaczcie, wszystko przeczyta. Wszystko. Wie alt ist Monika? A 11B 12 centów. 10. No nie jest, czytnik imersyjny nie jest doskonały, przeczytał C jako centów, a to jest po prostu C, kolejny podpunkt, ale jest to też pomocne, bo czyta i pytania i odpowiedzi, tak? I tutaj uczeń, uczeń zaznacza. Także słuchajcie, świetna pomoc dla nas językowców, dla nas germanistów, ale też dla... Dla wszystkich innych przedmiotowców, gdzie, ważne są dla, gdzie ważni są dla nas uczniowie i ich specjalne potrzeby, żeby jak najbardziej im ułatwić działania, a dla mnie w przypadku niemieckiego to, to jest nie tylko ułatwienie, ale przede wszystkim trening też słuchania, no i uczenia się poprawnej wymowy. Także zapraszam Was do wykorzystywania tej opcji, do pokazania uczniom i do tworzenia fajnych, angażujących lekcji.